HTML to jeden z pierwszych języków do tworzenia stron internetowych. Dzięki specjalnym kodom w tym języku można również zapisywać ułamki. Przykłady ułamków oraz ich zapis w języku HTML widzisz teraz na tablicy. Wyobraź sobie, że idziesz z przyjaciółmi na pizzę i zamawiacie po jednej dla każdego. Na przykład cztery. Każda pizza jest podzielona na dwie jednakowe części. Pizze są duże, a wy nie macie jakiegoś wielkiego apetytu. Każdy z was zjada więc jedną część z dwóch. Ilu kolegów mogłoby się zatem najeść tymi czterema pizzami? Każda była podzielona na dwie części i były cztery takie pizze. Pomnożę więc liczby 4 i 2. Każda osoba zjadłaby po jednym kawałku, więc rysuję kreskę ułamkową i w mianowniku 1. Zobacz co zrobiliśmy. Liczbę 4 pomnożyliśmy przez mianownik i ten iloczyn zapisaliśmy w liczniku. W mianowniku z kolei zapisaliśmy licznik ułamka przez który dzieliliśmy. 4 razy 2 to 8, a 8 pierwszych to 8. Gdybyśmy mieli 4 pizze i każda osoba zjadałaby po jednej części z dwóch to taką pizzą najadłoby się 8 osób. Pokażę Ci, jak jeszcze inaczej można obliczyć ten sam przykład. Najpierw przepisujemy liczbę którą dzielimy przez ułamek. W tym przypadku jest to liczba 4. Następnie dzielenie zamieniamy na mnożenie. Liczbę 4 pomnożymy przez odwrotność tego ułamka. Aby ją otrzymać, wystarczy zamienić miejscami licznik i mianownik. Odwrotnością ułamka 1, 2 jest ułamek 2 pierwsze. Widzisz, że dzielenie zamieniliśmy na mnożenie. Potrafisz już je wykonywać. Najpierw sprawdzamy, czy da się skrócić te liczby. W tym przypadku nie da się. Liczbę 4 mnożymy więc przez licznik, czyli przez 2. Otrzymujemy 8. Tę liczbę zapisujemy w liczniku, a w mianowniku przepisujemy liczbę 1. 8 pierwszych to nic innego jak 8. Widzisz, że otrzymaliśmy takie same wyniki. Ja osobiście częściej stosuję drugą metodę. Pamiętam, że jeśli chcę podzielić liczbę naturalną przez ułamek, to wystarczy, że pomnożę tę liczbę przez odwrotność ułamka. Pokażę Ci jeszcze, jak wykonać takie dzielenie. Wyobraź sobie, że idziecie z kolegami na pizzę. Zamawiacie po jednej dla każdego, na przykład 4. Pizze są duże, więc każda osoba zjada dwa kawałki z trzech. Ile osób najadłoby się tymi pizzami zakładając, że każda osoba zjadłaby dwa kawałki z trzech? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy wykonać takie dzielenie. Najpierw przepisujemy liczbę 4. Następnie dzielenie zamieniamy na mnożenie. Liczbę 4 pomnożymy teraz przez odwrotność tego ułamka. Gdy zamienimy miejscami licznik i mianownik, otrzymamy ułamek 3 drugie. Czy da się uprościć to mnożenie? Możemy skrócić liczby 2 i 4 dzieląc je przez 2. 2 podzielić przez 2 to 1, a 4 podzielić przez 2 to 2. 3 pierwsze to inaczej 3. Otrzymujemy 2 razy 3, czyli 6. Wynik zapisuję w tym miejscu. Gdybyśmy mieli 4 pizze i każda osoba zjadłaby 2 kawałki z 3, to takimi pizzami najadłoby się 6 osób. Mam teraz zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 12 podzielić przez 4 piąte. Najpierw zapisujemy liczbę, którą dzielimy, czyli 12. Następnie dzielenie zamieniamy na mnożenie. Liczbę 12 pomnożymy przez odwrotność tego ułamka. Odwrotnością ułamka 4 piąte jest ułamek 5 czwartych. Teraz sprawdzimy, czy da się uprościć to mnożenie. Możemy skrócić liczby 12 i 4 dzieląc je przez 4. 4 podzielić przez 4 to 1, a 12 podzielić przez 4 to 3. 5 pierwszych to 5. 3 razy 5 to 15. Wynik zapisuję tutaj. Zobacz. Gdybyśmy mieli 12 czekolad i każda osoba zjadałaby dokładnie 4 piąte każdej czekolady, to takimi czekoladami najadłoby się 15 osób. A teraz ostatnie zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 8 podzielić przez 6 piątych. Najpierw przepisujemy liczbę 8. Następnie dzielenie zamieniamy na mnożenie. Liczbę 8 pomnożymy przez odwrotność ułamka 6 piątych, czyli przez 5 szóstych. Sprawdźmy, czy da się uprościć to mnożenie. Liczby 8 i 6 dzielą się przez 2. 6 podzielić przez 2 to 3, a 8 podzielić przez 2 to 4. Otrzymujemy 4 razy 5 trzecich. W takim przypadku liczbę 4 mnożymy przez 5 i otrzymujemy 20. W mianowniku zapisujemy liczbę 3. Otrzymaliśmy ułamek niewłaściwy 23. Zamieńmy go na liczbę mieszaną. 23 to 6 i 2 trzecie. Aby podzielić liczbę naturalną przez ułamek zwykły, pomnóż liczbę naturalną przez mianownik i podziel przez licznik ułamka. Możesz też zamienić dzielenie na mnożenie przez odwrotność drugiego ułamka. Sprawdź, czy możesz uprościć otrzymane mnożenie. Pamiętaj, aby wynik zapisać w postaci ułamka nieskracalnego lub liczby mieszanej. Czy wiesz, gdzie jeszcze możemy spotkać się w życiu codziennym z dzieleniem liczb naturalnych przez ułamki? Jeśli tak, to napisz w komentarzu. Zapraszam Cię też do zasubskrybowania naszego kanału oraz do polubienia strony na Facebooku.